Jesteśmy na drugich płockich dniach fotografii i mamy przyjemność gościć panią Katarzynę Łatę, wybitną fotografkę, która na tych płockich dniach wystawia swoje obrazy, swoje fotografie. Kasiu, powiedz, co pokazujesz i jaka to jest wystawa? Przede wszystkim bardzo mi miło, że mogę tutaj być i dziękuję serdecznie za zaproszenie. Moja wystawa to kawałek, tutaj prezentowana, to kawałek większej całości. Tutaj prezentuję w Płocku 35 zdjęć z takiego cyklu Studium Przypadku. Jest to taki zestaw bardzo osobisty, zresztą chyba troszkę takie są moje zdjęcia i moje wystawy. To jest zestaw takich bardzo specyficznych dyptyków, bo funkcjonujących dwóch zdjęć nie obok siebie, a na sobie wręcz, które też tworzą przez to, że jeszcze posiadają taką przestrzeń pomiędzy jednym i drugim zdjęciem, a są niewielkich rozmiarów, tworzą takie wręcz obiekty fotograficzne. Każde ze zdjęć z tego zestawu jest dedykowane, jest charakterystyką jednej osoby bądź zdarzenia w moim życiu i stąd całość składa się na mnie, na to, co gdzieś tam w życiu udało mi się spotkać, przeżyć, doświadczyć i dlatego Studium Przypadku. Bardzo fajnie. Myślę sobie, czy fakt, że się ze mną spotkałaś, też będzie takie zdjęcie, to bardzo bym prosił, żeby tam je opisać. Dobrze, dobrze, przemyślę, tak. Dobrze. Kasiu, bardzo nam miło, że gościsz u nas i bardzo ci dziękujemy za obecność. Ja najserdeczniej dziękuję. Dziękuję bardzo.